Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Twoja pomoc dla powodzian to teraz reklama w podcaście Na Celowniku. Zachęcamy wszystkie osoby i firmy do pomagania potrzebującym. Każdy wasz datek, finansowy, rzeczowy czy organizacyjny, na jakąkolwiek zbiórkę oddolną, NGO, szpital, szkołę, fundację czy schronisko dla zwierząt, na rzecz poszkodowanych i potrzebujących, wynagradzamy wspomnieniem o Was na początku i końcu każdego premierowego odcinka podcastu Na Celowniku, co najmniej przez wrzesień i październik 2024 roku. Pomocy udzielili Fundacja i Ośrodek Szkolenia Combat Alert, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa, Beata Weidemann, anonimowi darczyńcy i wolontariusze. Zachęcamy także do wsparcia zbiórki na rzecz młyńskiej rodziny. Szczegóły w opisie odcinka. Dziękujemy. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem, nie po raz pierwszy, jest pułkownik Maciej Korowaj. Czołem Macieju, czołem Panie Pułkowniku. Witam wszystkich, witam Ciebie. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Podpułkownik Maciej Korowaj. Oficer rezerwy wywiadu wojskowego. Analityk zajmujący się zagadnieniami OSINT dotyczącymi kierunku wschodniego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Związany także z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Grupą Defense 24 oraz szwajcarskim przeglądem wojskowym RMS+. No Macieju, tak naprawdę nie sposób Cię nie zapraszać, skoro tak wiele się za naszą wschodnią granicą dzieje. Ty bardzo aktywnie, kiedyś to był Twitter, dzisiaj X, udzielasz się, analizujesz pewne informacje, opierasz zdecydowanie na faktach. No i dzisiaj tak trochę bym chciał zacząć, nie po Twojemu, że tak się wyrażę, no bo o informacjach, a właściwie jakbyśmy się mogli zastanowić, co to może oznaczać, na informacjach, które no po części są potwierdzone, ale wiele tak naprawdę jest jeszcze znaków zapytania. Chodzi mi o ten nieszczęsny udział północno-koreańskich wojskowych, którzy mieli się już znaleźć na terytorium nie tylko Rosji, ale i Ukrainy, tak? Wcześniej się mówiło, że to są szkoleniowcy dotyczący, mający obsługiwać sprzęt północno-koreański, który miał się tam pojawić. Dzisiaj już wiemy, że po przeszkoleniu wojskowym żołnierze mają trafiać na front. Co więcej, już się okazuje, że pierwsi z tego frontu mieli uciec i rosyjskie służby mają ich poszukiwać. No i ciekawostką taką, o ile tak można mówić, bo to kroją się pewne nieszczęścia, jest to, że Korea Południowa w pewien sposób się określiła, czego wcześniej troszeczkę chyba unikała, że dostarczy Ukrainie sprzęt służący obronie. I tak jak na początku może mieć miejsce sytuacja, że południowo-koreański sprzęt stanie przeciwko północno-koreańskim żołnierzom, no to przy trochę złym obrocie sytuacji, może, trochę się uśmiecham, ale no może być dziwna sytuacja, pewnie tak nie będzie, ale w jakiś sposób można się nad tym zastanawiać, że obie Koree w pewien sposób zderzą się, a niekoniecznie wcale na półwyspie, tak? Korea Północna dzisiaj niszczy najróżniejsze instalacje łączące oba kraje. O jakimkolwiek połączeniu tak naprawdę nie możemy, właściwie nie ma co rozmawiać na ten temat, tak? Bo to nawet nie jest sytuacja połączenia Niemiec, oczywiście to takie umowne sformułowanie, to jeszcze więcej dekad by zajęło nam połączenie tych Korei. No i dzisiaj one w pewien sposób mogą się zdarzyć na ukraińskiej ziemi. I żeby też słuchaczom trochę zilustrować, czy właściwie podkreślić, no przecież sami mamy naprawdę masę południowo-koreańskiego sprzętu w domu bądź przed naszymi domami. Jak ty patrzysz na całą sytuację związaną właśnie z tym północno-koreańskim udziałem? Czy patrzysz na to być może jako pewnego rodzaju większą grę, bo też się umówmy, bez chińskiej pewnej akceptacji, a być może nawet i pójdę dalej planu, który to przewidywał, no to to wszystko nie miałoby miejsca, bo wydaje się, że tak naprawdę to nie jest żaden ten słynny game changer, a po prostu oczywiście dla Rosjan w pewien sposób trochę może być, bo siły się pojawią,
ale ja też mam pewne wątpliwości. Jak ty swoim okiem wojskowego wywiadowcy, że tak roboczo cię nazwę, patrzysz na to wszystko, abstrahując też od pewnych niestety faktów, bo tych faktów i potwierdzonych informacji jest mało. No przede wszystkim, no to masz rację tutaj. Kwestia Chin w zasadzie jest kluczowa w tym, co jest i się robi w tej chwili w tym przekazie medialnym, tych pokazówek, film. Pamiętaj, że to, co zostało zrealizowane, to miało swój cel. Zawsze ma cel to, co się pokazuje i tego, co się nie pokazuje. W tym wypadku mówimy o celu z ujawnieniem tego faktu, zresztą bardzo kontrolowanego na sposób taki, jak to robią rosyjskie służby, więc od razu, jeśli ma to być poinformowane, to też ten czynnik ma służyć czemuś. No, tak naprawdę nie jest skierowany też na Ukrainę, tylko jest skierowany bardziej do Stanów Zjednoczonych, ponieważ Rosjanie muszą mieć jakąś opcję atomową, niekoniecznie tą atomową, o której zawsze mówią, czyli użycie broni nuklearnej w jakimś konflikcie lub jakimś ograniczonym konflikcie nuklearnym, ale to moglibyśmy na tym temat zrobić oddzielny odcinek. Natomiast chodzi o taką opcję polityczną. Polityczną w stosunku do właśnie sytuacji wokół Tajwanu, wokół Chin, znaczy w Chinach i tutaj tej kwestii tajwańskiej. Przypomnę tutaj tobie i państwu, że niedawno albo w tej chwili trwają bardzo szerokie ćwiczenia wokół wysp tajwańskich realizowane przez Siły Zbrojne Republiki Ludowo-Demokratycznej Chińskiej, chyba to tak się dokładnie nazywa. W każdym bądź razie, akurat Chiny tak za mocno nie są moim kierunkiem, chociaż też zaczynam coraz bardziej to badać, ale jeśli chodzi o kwestie właśnie rosyjskie, to Rosjanie potrzebowali od Chin w zasadzie czegoś, co mogli mieć jako opcję atomową w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Taką opcją atomową jest Korea Północna i w ogóle całe zagadnienie, o której tutaj wspominałeś, bezpieczeństwa Morza Japońskiego i tutaj Chin, Japonii, Tajwanu. I tutaj jeśli by Korea Północna zaczęła dysponować technologiami rosyjskimi, jeżeli chodzi o systemy rakietowe, przede wszystkim broń atomową, no to to był właśnie by game changer, ale w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. I najprawdopodobniej Chiny zgodziły się na ten czynnik, który może Rosja wykorzystać w postaci Korei Północnej w rozgrywce ze Stanami Zjednoczonymi jako kolejną kartę przetargową w stosunku do działań wokół Tajwanu. Widzisz, to jest taka większa układanka, nie wiem, czy w miarę logicznie to wytłumaczyłem. Jeżeli chodzi o same działania frontowe tych żołnierzy na froncie ukraińskim, no jak mówię, to powiem ci szczerze, że to jest dosyć problematyczne pod względem i dowodzenia i ich przydatności bojowej. Natomiast pod względem takim politycznym wykorzystaniu możliwości kontaktu Rosji z Koreą Północną i pewnych transferów, czyli wy nam dajecie wojsko, my dajemy technologię, może zakończyć równowagę militarną w tym obszarze i otworzyć nowy front, który Rosja może wykorzystać do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. I to się już powoli dzieje. Te spotkanie przywódców Zachodu, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, bez udziału na przykład państw Morza Bałtyckiego, Europy Środkowej, a nawet najbardziej zainteresowanych tą sprawą Ukraińców, powoduje, że właśnie piłka zaczęła grać na innym polu, jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące konfliktu w Ukrainie. Sami Rosjanie zresztą piszą i to analizuje, mówią, że Ukrainę już nie wygrają na Ukrainie. Militarnie rzecz biorąc, Rosjanom nie wyszła ta operacja. Oczywiście teraz nadrabiają, robią, zmieniają się, formatują te siły zbrojne w nowy sposób, biorąc pod uwagę doświadczenia militarne. Też to obserwuję, ale pod względem militarnym zwycięstwo nad Ukrainą i zmianę rządu, żeby ten rząd był przychylny Rosji, jest po tych walkach, po tych ofiarach, po tym wszystkim jest dosyć problematyczne. Także tą Ukrainę należy inaczej spacyfikować, niż to zakładała wstępna część operacji. Pytanie, jak to zrobią Rosjanie? Jednym z tych dróg jest po prostu przychylność do propozycji rosyjskich, które musi wyrazić Zachód, a to
może być właśnie, czyli wracamy do tej karty przetargowej, jeżeli chodzi o kwestie Korei Północnej. Będą się zastanawiać, czy wejście w taką współpracę pomiędzy już nie tylko deklaratywną, ale taką jak widać na załączonych obrazkach przekazywanych zresztą przez Rosjan, bardziej praktyczną, czy to będzie właśnie ten motyw, żeby trzeba się zastanowić, czy z Rosjanami nie pójść na pewien układ i utrzymywanie Korei Północnej poza zasięgiem pewnych technologii, które są dostępne w Federacji Rosyjskiej. Tak na to bardzo w skomplikowany sposób, ale mam nadzieję w miarę rozsądnie wytłumaczony patrzę. Macieju pułkowniku, ja nie ukrywam, że sobie pozwoliłem na pewnego rodzaju prowokację tym swoim przydługawym wstępem. Nie tyle prowokację względem ciebie, co względem słuchaczy, aby trochę zmusić do myślenia, zobaczyć jakie wnioski można z tych ruchów na całym praktycznie świecie wyciągać, które z zasady trzeba odrzucać, no bo wracamy do starego tematu tak naprawdę gry strachem, bo inaczej tego nazwać nie można. Wspomniałeś o opcji atomowej, ale wspomniałeś też o broni atomowej. I wydaje się, że trochę z jednej strony właśnie broń atomowa jako taka w opcji atomowej Rosjan trochę chyba spadła, bo można przyjąć, że ten Zachód jednak nie uklęknął przed zagrożeniem wojną atomową i użyciem tychże środków wojennych. A z drugiej strony przecież, no sam powiedziałeś, że Chiny nie były bliskie jakby twoim obszarom zainteresowań. Z drugiej strony, czy tego chcesz, czy nie, za chwilę pewnie będą musiały być. Sam mówisz, że zaczynasz w tą stronę spoglądać. No bo przecież dziełem przypadku nie są wspomniane przez ciebie także ćwiczenia wokół Tajwanu, de facto zamknięcie wyspy, która jakby nie patrzeć, no jest pod pewnym parasolem amerykańskim. No to przecież wszystko składa się w całość. I teraz, żeby może trochę uspokoić, chociaż poniekąd o tym już powiedziałeś, no czy ta siła wojskowa północno-koreańska tak naprawdę coś zmienia poza ewentualnie polityką wewnętrzną, no bo Putin nie będzie już zmuszony do tak dużej mobilizacji i ściągania ludzi do wojska, wysyłania na front, a Rosjanie też swoje informacje mają, że przecież ludzie bardzo często giną, są po prostu zwykłym mięsem armatnim. Koreańczycy też musieli do tych informacji dotrzeć, skoro tak szybko uciekali. Tak z czysto wojskowego punktu widzenia i trochę wywiadowczego, to jak oceniasz właśnie zasilenie tak naprawdę siły wojskowej przez tych ludzi? Bo już tak naprawdę wstępnie powiedziałeś, to są problemy organizacyjne, no dostawali ostatnio mundury, no ale to jest banał tak naprawdę, to jest kwestia przecież szybkiego i sprawnego dowodzenia, no na tym nowoczesnym już teatrze wojny, gdzie używa się wszelkich możliwych środków, również tych technicznych, sztucznej inteligencji, no w podejmowaniu decyzji szybkich, autonomicznych, często tu i teraz. Czy tak naprawdę to cokolwiek na tej ziemi, o tym też powiedziałeś, że wojna nie zakończy się na ziemi ukraińskiej, to rozwiązanie tak naprawdę znajdzie się gdzieś indziej. Ciężko ocenić, czy to rzeczywiście wpłynie. No to jest za wcześnie, żeby to mówić. No te siły zbrojne formatowane w cudzysłowie z ochotników północno-koreańskich, no to nie brały udział. Trudno je ocenić ich możliwości. Czy 10 tysięcy żołnierzy zrobi różnicę w Federacji Rosyjskiej? No to jest to około 10, może 2 miesięcy, 10 dób, mówię, no może 2 miesięcy walk, jeżeli chodzi o zużycie tego typu ilości, że tak powiem w cudzysłowie, mięsa armatniego. Tutaj nie widzę jakiejś takiej game changera, o której starasz się mi tutaj jak gdyby sprowokować, czy coś takiego ja widzę. No nie, no to nie są te ilości. Ja bardziej to widzę tak w tych kwestiach politycznych, rozgrywki pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi i Rosja umie grać ze Stanami Zjednoczonymi i to widać. Te rzeczy, które wykorzystuje to akurat teraz, kiedy są wybory, ma przewagę na polu walki. Zresztą ja tą przewagę mówiłem o niej, że właśnie pod koniec jesieni tego roku będzie taki pik możliwości Federacji Rosyjskiej. Później będzie się to zmniejszało w moim perspektywie, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie, z kilku powodów. Jeden z powodów jest taki, że jak mówiłem, wojnę to Rosjanie nie wygrają na Ukrainie, tylko muszą wygrać gdzieś indziej.
i tego będą poszukiwać. Natomiast jeżeli chodzi o same działania militarne, no na pewno będzie to pewnego rodzaju, Rosja będzie dążyła do pewnego rodzaju zamrożenia tego konfliktu w jakimś wymiarze militarnym po to, żeby móc raz zreformować swoje siły zbrojne, które mocno ucierpiały w tej wojnie i one muszą przejść mały rebranding, jeśli chodzi o kwestie dowodzenia i wyposażenia i funkcjonowania. Duże straty poniosła marynarka, flota wojenna Federacji Rosyjskiej. Problematyczne są też kwestie związane z obroną powietrzną, która jest dziurawa i przez którą się przedzierają ukraińskie drony. Przez to tak samo są zagrożone elementy strategiczne sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Wojska strategiczne, które są ochraniane przez ten system obrony powietrznej, jeżeli Ukraińcy się przez niego przedzierają dosyć prostymi metodami, ale skutecznymi, to tak samo mogą przedrzeć się bardzo zaawansowane środki napadu powietrznego, którym dysponują państwa Zachodu, a szczególnie Stany Zjednoczone. Inaczej mówiąc, możliwości ofensywnej broni atomowej Federacji Rosyjskiej mogą zostać zdekapitowane przez konwencjonalne, albo i atomowe, i konwencjonalne, jak to Rosjanie piszą w swoich różnych opracowaniach, uderzenie. I to Rosjanie się tego boją, więc straszenie bronią atomową raczej Rosjanie rozpatrują w kwestiach konfliktu z ograniczonego użycia broni atomowej, kwestie związane z taktyczną bronią atomową. To też są pewne problemy rosyjskie, bo Rosjanie tak naprawdę tych głowic taktycznych mają niewiele w stosunku do tych głowic strategicznych, ponieważ pierwszym elementem wojsk, pierwszym jakby celem wojsk strategicznych Federacji Rosyjskiej jest odstraszanie nuklearne, a to robi się poprzez głowice strategiczne. Natomiast i utrzymanie odpowiedniej ilości gotowych do użycia głowic strategicznych, nie mówiąc o samych nośnikach, ale tutaj są kluczowe właśnie te głowice. No to jest przeogromny koszt i ten koszt się odbywał właśnie redukcją utrzymywania głowic taktycznych, które są problematyczne z paru względów, bo tych nośników jest mniej, są mniejsze. Nie są takie standardowe jak głowice strategiczne. No i tych instytutów i możliwości obsługi tych głowic, utrzymywania ich w gotowości bojowej, bo przecież ta elektronika się przy promieniowaniu materiału, który jest wykorzystywany w tych głowicach, po prostu się zużywa. To trzeba przeglądać, żeby ona po prostu miała odpowiednią gotowość bojową. To koszt utrzymania głowic mniejszych, taktycznych jest taki sam, natomiast odstraszanie o wiele mniejsze, więc Rosjanie tutaj kosztem głowic taktycznych utrzymywali głowice strategiczne, co nie znaczy, że tych głowic nie jest kilkadziesiąt, jak ja myślę, albo inne opracowanie mówił o kilkuset, więc to nie są takie ilości głowic, które są przerażające dla Stanów Zjednoczonych, ale w ramach takiego ograniczonego konfliktu nuklearnego Rosja może nimi straszyć. Ale wracając tu do samej Ukrainy i tych sił koreańskich, północno-koreańskich i to, jak na przykład się Korea Południowa w tym wszystkim zachowa, bo też mnie pytałeś o to, czy to nie będzie na przykład starcie dwóch Korei właśnie na terenie Ukrainy, jeżeli chodzi, nie wiem, o wsparcie militarne, czy też inne aspekty. No sami Ukraińcy chętnie by tutaj widzieli możliwości jednego z najlepszych producentów światowych, mówię o Korei Południowej, która mogłaby w znakomitej większości wesprzeć wysiłek wojenny ukraiński, co naprawdę, powiem tak, o wiele bardziej by zmieniło na korzyść Ukraińców wsparcie Korei niż Stanów Zjednoczonych, ponieważ no Korea ma możliwości produkcyjne i może je wykorzystać, tak jak na przykład wykorzystała je zaopatrując naszą armię. Natomiast kwestia jest finansowania tego, czy weźmie sobie taki wysiłek utrzymywania armii, utrzymywania zaopatrzenia Korea Południowa? Nie, no, raczej nie widzę takiej możliwości. Bez wsparcia Stanów Zjednoczonych finansowego lub Europy, no to Korea się za to nie weźmie. Poza tym Europejczykom też nie będzie prędko wspierać koreański przemysł, gdyż no, przemysł europejski też by chciał w tym uczestniczyć. Z kolei nie ma takich mocy produkcyjnych jak koreański, tak? Kwadratura koła się robi. Także tutaj bardziej widzę ten czynnik rozgrywki
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, znaczy pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o te kwestie koreańskich ochotników i całej działalności Federacji Rosyjskiej w sojuszu takim formalnym i nieformalnym z Koreą Północną. Macieju, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, krótko i na temat być może, żeby trochę uspokoić naszych słuchaczy. Przejmować się obecnością północno-koreańskich żołnierzy? Ja się nie przejmuję w takim wypadku militarnym, że coś to zmieni na froncie. Natomiast w takiej rozgrywce, że Stany Zjednoczone będą grały już tylko i wyłącznie pod siebie, bo ta piłka dotycząca Ukrainy w grze przeniosła się na Azję, tam gdzie Stany Zjednoczone i Pacyfik, tam gdzie Stany Zjednoczone mają swoje tak naprawdę większe priorytety niż Europa, no to może być niebezpieczne dla nas tutaj, dla bezpieczeństwa środkowoeuropejskiego, tak uważam. W pewien sposób bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś, bo pewnie w tym wszystkim też chodzi o to, aby Amerykanów, tych słynnych Yankeesów, odsunąć z tej części Europy. Maciej, idąc w twoje kierunki bardziej, prowadzisz na X-ie kanał, który pozwala zrozumieć pewne rzeczy, tak zajmujesz się analizami, to co jest najbliższe twojemu zarówno sercu, jak i temu, co masz w głowie. Jakbyś dzisiaj miał podsumować właśnie to, co się dzieje? Pewne elementy już dzisiaj powiedziałeś, tak? Spodziewasz się, że ten pik możliwości rosyjskich właściwie już powoli następuje, za chwilę będzie spadek. Jak ci się wydaje, jak ten front będzie wyglądał? Czy tak naprawdę ten front będzie, nie chcę powiedzieć, że drugorzędną rzeczą, ale jednak będzie tym, który ma regulować właśnie te sprawy polityczne, bo jak się okazuje, nie po raz pierwszy zresztą w historii, no wojna służy jednemu, czyli polityce. Patrząc też z punktu widzenia Polaków, trochę dla uspokojenia pewnych nastroi obaw właśnie tej gry strachem, która wobec nas jest podejmowana. Jakbyś miał małego takiego podsumowania dokonać względem tego, co właśnie na X robisz, ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam oczywiście do lektury tego wszystkiego, co Maciej czyni. To jakbyś miał w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że się zareklamować, ale pokazać te swoje przemyślenia, wnioski, sytuacje na dzisiaj i tak naprawdę na ten najbliższy okres. No właśnie, jak go jeszcze określić? Blisko czy trochę dalej? Wiesz co, ja zawsze unikam czegoś takiego, jak się nazywa przewidywanie przyszłości. To jest bardziej domena pewnie wróżek niż analityków. Natomiast Wiem, ty robisz projekcje i bardzo się cieszę. Ja robię projekcje, czyli coś, co może nastąpić, jeżeli wystąpią odpowiednie czynniki. Inaczej mówiąc, jeśli wystąpią pewne indykatory, można zakładać, że ten scenariusz, który jeden ze scenariuszy, bo tak naprawdę projekcji tej przyszłości można zrobić kilka, bazując na możliwościach wystąpienia danego zjawiska i oraz sprecyzować, jakie indykatory będą doprowadzały do tego, żeby one się będą zbliżały lub oddalały od tego scenariusza. To jest taki złożony problem analityczny, bo oczywiście publicystyka wymaga pewnej precyzji, a nawet pewnego informacyjnego show, który ma powiedzieć, że tak będzie albo tak nie będzie, jakimś czymś chwytliwym. Oczywiście trzeba się do tych prawideł dostosować, ale ja tak naprawdę przewiduję, że będzie jeszcze jedna ofensywa rosyjska. Niektórzy mówią o zimowej. Ja jestem sceptyczny, jeśli chodzi o zimę, tym bardziej, że Rosjanie sporo poświęcili w tym roku i atakowanie zimą, oczywiście nam się wydaje, że Rosjanie są tak samo mocni, jak byli podczas II wojny światowej. Natomiast może być ofensywa zimowa, ale pod względem uderzenia na ukraińskie systemy strategiczne, czyli te funkcjonujące na państwo, które jakby definiuje funkcjonowanie państwa ukraińskiego pod względem gospodarczym i społecznym. Tutaj na pewno będzie ta ofensywa, czy też rakiety na cele właśnie gospodarcze, energetyczne itd. itd. Jestem przekonany, że to tak będzie wyglądało. Natomiast pod względem militarnym raczej będzie to mniejszym znaczeniu. I tu będzie pewna taki wyścig Ukraińców i Rosjan. Kto szybciej odtworzy swoje siły, żeby uderzyć wiosną. I tu widzę możliwości rosyjskie o wiele większe niż ukraińskie. I to Rosjanie uderzą w przyszłym roku na wiosnę z Zaporoża właśnie w kierunku północnym. I tego się obawiam, ponieważ tamten obszar na północ od Zaporoża, który już jest rozwinięty logistycznie, który jest po nieudanej tej ofensywie zaporowskiej Ukraińców był rozbudowany inżynieryjnie, ale jeszcze logistycznie miał sporo ułomności.
to na początku przyszłego roku powstaną nowe drogi, nowe koleje, nowe rurociągi, które doprowadzają paliwo, a to będzie potrzebne na przyszłej ofensywie. I przede wszystkim Rosjanie nie eksploatują mocno tego kierunku, zwróć uwagę, w obecnych walkach. No tam parę uderzeń na robotne przyszło, aby odbić tę miejscowość jako ten symbol zeszłorocznej ofensywy, ale tak naprawdę wszystko się odbywa na północy, czyli tutaj kierunek Kremiennej, kierunek Adijewki, były teraz kierunek Pokrowska. Oczywiście Kursk jest odrębna sytuacja, która też jest dosyć złożona. W każdym bądź razie kierunek tutaj zaporoski nie jest tak eksploatowany, a jest zarządzany bardzo ciekawym dowódcą, ponieważ dowódca zgrupowania Dniepr i zgrupowania Wschód, które odpowiada za ten kierunek, no w zasadzie prawdopodobnie jest w jednym ręku, czyli generała pułkownika Teplińskiego, dowódcę wojsk powietrzno-desantowych, który jakby przygotowuje ten obszar do działań, ale tak naprawdę mi się wydaje, tak samo jak to było z tą ofensywą na kierunku Adijewki, że to nie będzie realizowało zgrupowanie właśnie generała Teplińskiego, który jest koordynatorem albo dowódcą tych dwóch zgrupowań Dniepr i Wschód, które odpowiada za ten kierunek operacyjno-strategiczny, a będzie to uderzenie zgrupowania ujętego w ramach grupy wojsk południe, czyli to, co stoi w tej chwili w Donbasie, ze względu na to, że tam są lepsze obszary do odtwarzania gotowości bojowej w zimie. Duże miejscowości, wojsko ma gdzie się ogrzać, ma gdzie przygotować sprzęt, naprawić, odtworzyć gotowość bojową, dobre linie kolejowe, które mogą zaopatrywać, dobre miejsca szkoleniowe, gdzie można zgrywać pododdziały, a następnie zostaną poprzez te nowe linie, które są w trakcie budowane albo wybudowane, przerzucone na kierunek właśnie zaporoski, wykonają uderzenie na północ, wzdłuż Dniepru, aby zwinąć ukraińską obronę. Tak samo jak to miało miejsce ze zgrupowaniem Centrum, które atakowało tutaj w kierunku Kremiennej na północ, a w październiku zeszłego roku zostało jakby przetransformowane w kierunku właśnie Adijewki pomiędzy zgrupowanie Wschód a zgrupowanie Południe, i dzięki właśnie temu manewrowi Rosjanie zwiększyli potencjał na bardzo wąskim kierunku, praktycznie jeśli chodzi o siłę ognia 10 do 1 nad Ukraińcami, obeszli bardzo ciężko broniony i mocno ufortyfikowany rejon Adijewki, zmuszając Ukraińców do wycofania się. To mówimy już właśnie o tych zdarzeniach, które miały miejsce na początku tego roku. No i rozwinięcia bardzo ciężkiego, krwawego uderzenia na kierunku właśnie Pokrowska. I to realizuje zgrupowanie generała Mordwiczewa, zgrupowanie Centrum, zwane też zgrupowaniem odważnym. Bardzo ciekawie z funkcjonującym, ponieważ tam zastosowano nowe doktryny funkcjonowania rosyjskiego systemu dowodzenia, łącznie z nowymi strukturami, które są testowane w ramach działań zbrojnych. To się Ukraińcom oczywiście nie udało zatrzymać. Rosjanie, ale to też nie są jakieś wielkie sukcesy rosyjskie, bo jeśli zobaczymy na mapę z 2023 i 2024 roku, to te zmiany na froncie są kosmetyczne tak naprawdę. To nie jest coś, co załamie Ukraińców, natomiast jest odpowiednio sprzedawane na Zachód i my to po prostu też kupujemy, że tak na Ukrainie jest ciężko. Oczywiście jest ciężko, ale to nie jest jeszcze obszar, który daje Rosjanom przewagę. Rosjanom zależy na tym, żeby walki przebiegały w ten sposób, a nie inaczej. Po prostu oni są w stanie ponosić te straty, natomiast Ukraińcy nie są gotowi, nie mają możliwości ponoszenia tak długo takich strat i będą musieli w którymś miejscu zrezygnować. Dużym wyzwaniem dla Rosjan byłoby znowu wejście w walkę manewrową. Póki Rosjanie walczą właśnie w taki system bitwy ogniowej, stałej bitwy ogniowej, która zadaje Ukraińcom straty, to wygrywają. Jeżeli przejdą do działań manewrowych, to może być bardzo niekorzystne dla
Rosji, co pokazała ofensywa kurska. Jeżeli Ukraińcy weszli w działania manewrowe z jednostkami rosyjskimi, no to Rosjanie naprawdę ponosili bardzo ciężkie straty i była lekka panika. A jeżeli na hura zrzucili tam wszystko, co mieli pod ręką, żeby ten kierunek napchać wojskiem i ufortyfikować go i przeszli do działań znowu bitwy ogniowej, teraz Ukraińcy znowu mają problemy. No to widać wyraźnie. Co prawda, Macieju, miałem wyciszony mikrofon, ale uśmiechnąłem się lekko, nawet bym powiedział, że nie cicho, kiedy wspomniałeś o mapie, bo dosłownie chwilę wcześniej mapę odpaliłem. No prawda jest taka, nie sposób prowadzić takie rozmowy, czy nawet pisać pewne analizy bez patrzenia na tę mapę. Ja też to, co widzę na mapie, łączę z tym, co się dzieje w polityce. Wspomniane przez ciebie spotkanie czwórki, z pominięciem totalnym chociażby Polski, niektórzy bardzo mocno o to krzyczeli, ale do czego zmierzam? Francuzi? Powiedzmy, że byli ustami prezydenta Macrona pewnym orędownikiem, czy rzucili ewentualnie na grunt wybadania opinii publicznej temat wysłania wojsk, nazwijmy to europejskich, do Ukrainy. Mniej więcej w tym samym czasie pojawia się pomysł prezydenta Zełenskiego o międzynarodowym zabezpieczeniu Odessy. I nie przez przypadek o tym teraz mówię, kiedy zacząłeś właśnie mówić o pewnych kwestiach, które możemy sobie, mówiąc kolokwialnie, rzucać na mapę, bo utrata Odessy i tego okręgu no niestety powoduje, że raz, Rosjanie mają łatwy punkt wyjścia na Naddniestrze, o którym chyba mam wrażenie, że niektórzy ostatnio zapominają, a dwa, odcina całkowicie rejon, który znowu odcina Mołdawię od północno-zachodniego rejonu Morza Czarnego. Wyobrażasz sobie w ogóle, że Europa w jakikolwiek sposób tak naprawdę bardziej w to wchodzi? Czy to jest taka trochę bardziej gra ukraińska na jeszcze bardziej umiędzynarodowienie, realne umiędzynarodowienie tego wszystkiego, co się na jej ziemi dzieje? Bo tak jak słusznie powiedziałeś, nie tylko pory roku, ale przede wszystkim pogoda w te pory roku ma bardzo duże znaczenie. No Ukrainy jest jakby, wiesz, no cechą taką, żeby przetrwać tą nawałę rosyjską, no i robią wszystko, żeby umiędzynarodowić konflikt. No robią to samo, co my robiliśmy w 1939. No sami byśmy sobie z hitlerowskimi Niemcami nie poradzili. Bez pomocy albo żeby ten konflikt miał znaczenie międzynarodowe, to było jedyne wyjście. Tak samo Ukraina. No Ukraina nie jest w stanie sama pokonać Rosji. No Federacja Rosyjska jest za dużym krajem, żeby mogła to pokonać państwo, które przez 30 lat w zasadzie nie zreformowało swojego całego systemu gospodarczo-politycznego, które stanęło w miejscu, zresztą przy dużym wsparciu działań rosyjskich, ale no nie jest w stanie. No to musi, jedyny ratunek dla Ukrainy to jest, żeby ten konflikt stał się międzynarodowy w takim sensie, nie żeby, a nawet idealnie by było, gdyby walczyły tutaj jednostki zachodnie razem z Ukraińcami, no ale wiadomo, że tego nie będzie. Natomiast pod względem takim politycznym, quasi-militarnym, czyli takiego zabezpieczenia pewnych interesów, ponieważ ta Odessa jest jednak oknem gospodarczym Ukrainy na świat, drzwiami na świat. No, bez Odessy nie ma eksportu żywności, a ta żywność jest kluczowa, jeżeli chodzi o kwestie afrykańskie czy azjatyckie, bo ta żywność utrzymuje stabilność w tych regionach pod względem społecznym i gospodarczym. No, to są takie kwestie. No, nie bez przyczyny Rosja walczy o całą Ukrainę, przynajmniej może nie okupować, ale mieć wpływ na to, jak na te dobra, co Ukraińcy mają, bo tak naprawdę Donbas nie jest takim tym dobrem, który Rosji zależy, tylko właśnie te żyzne ziemi ukraińskie, bo Rosja razem z Ukrainą tworzy bardzo duży światowy hub produkujący żywność, mogący konkurować z każdym innym obszarem na świecie, a jednocześnie może wpływać na poprzez dystrybucję tej żywności na obszary właśnie, które tej żywności mają w deficycie, a ten deficyt żywnościowy będzie w najbliższej przyszłości bardzo mocno się pogłębiał, szczególnie w Afryce i w Azji, i w Indiach, czy także w Chinach. Więc wojna tak naprawdę o Ukrainę dla Rosji jest pewną właśnie wojną o zasoby. Tylko te zasoby właśnie żywnościowe, bo już te zasoby energetyczne w najbliższej przyszłości nie będą miały takiego wymiaru jak żywność.
Pułkowniku, zadałem też to pytanie, bo ostatnio było mi dane rozmawiać z Agnieszką Filipiak na temat Gruzji. Państwa, które leży wcale nie tak daleko. Wystarczy znowu na tą mapę spojrzeć. Pewną rzecz pani Agnieszka uświadamia. W Gruzji chęć integracji europejskiej nie idzie w pewnej, może nie kontrze, ale konflikcie z tym, że nie trzeba być antyrosyjskim. Czy to, co wspomniałeś trochę wcześniej o tym, że Rosja próbuje wpływać nawet, że może docelowo nie chce swojego całkowicie marionetkowego rządu wstawić, jeżeli oczywiście jej się nie uda to militarnie, ale żeby na pewno ustępstwa iść. I tutaj tak mi się troszeczkę kropki połączyły. Czy to nie jest ten podobny model, który Rosja próbuje i wdraża w Gruzji? I drugie takie pytanie, takie trochę uzupełniające do tego wszystkiego. Ja mam pewne wątpliwości. Oczywiście Gruzja się bała, że ta Ukraina w ten tydzień polegnie, więc nie odnosiła się w żaden sposób do tego, co się w Ukrainie dzieje. Ale czy nie był, no powiedzmy, że po tym tygodniu to najlepszy moment, żeby tak naprawdę zrobić sobie porządek w swoich północnych regionach okupowanych, nie czarujmy się, bo przecież czym większe ukierunkowanie zaangażowania Rosjan w najróżniejszych kierunkach, no powoduje, że wcześniej czy później gdzieś coś będzie tracić. Czy istniało, w drugą stronę znowu idąc, czy istniało wtedy ryzyko, że skoro każdy będzie tą Rosję próbował podkuwać, no to ten niedźwiedź trochę się wkurzy i z grubego kalibru jednak uderzy? No, też trzeba mieć to pod uwagę. To nie jest tak, że Rosja nie może uderzyć. No, to jest państwo nuklearne. Cały czas ta broń atomowa, mimo że jest dosyć problematyczna, jeżeli chodzi o wykorzystanie i żeby osiągnąć sukces, no to bo też uderzy czymś nuklearnym. No i co z tego Rosja będzie miała? No, będzie państwem, które używa broni atomowej i teraz każde państwo, które nie będzie miało broni atomowej, będzie dążyło do tego, żeby mieć broń atomową. A to wielu graczy, z którymi Rosja chce grać i chce układać się na różnych obszarach, no nie jest po drodze tego typu postępowanie. Więc tutaj Federacja Rosyjska użyje tylko w ostateczności, jeżeli naprawdę nie będzie widziała innej możliwości działania. A uderzenie na północ, jeśli dlaczego Gruzja tego nie wykorzystała? Bo Rosja wiedziała, że taki jest w tej chwili system polityczny w Gruzji, że to nie zostanie wykorzystane przeciwko, że ta sytuacja, którą zainicjowało na Ukrainie, te problemy z Ukrainą i absorpcja sił rosyjskich właśnie na obszar Ukrainy, nie zostanie wykorzystane przez państwo gruzińskie, bo politycznie nie jest Gruzja na to gotowa po tym laniu, które dostała wcześniej. Mimo wszystko Rosjanie zdają sobie z tego sprawę, że Gruzini drugi raz tego nie zrobią. A poza tym wszystkie te działania polityczne, zresztą pewnie rozmawiałeś na ten temat, spowodowały, że jest tam taki klimat polityczny bardziej sprzyjający konsolidacji z Rosją, a nie konfrontacji z Rosją, więc tutaj nie widzę, żeby Rosja się miała obawiać jakichś wykorzystania teraz tej słabości na Kaukazie. Poza tym cały czas tam są jeszcze Czeczeni, którzy utrzymują dosyć pokaźne siły i tutaj Putin cały czas pokazuje, że ma dobre stosunki z Kadyrowem i sam postać Kadyrowa w tym obszarze jest już w pewien sposób dla Gruzinów taka mrożąca, jeżeli chodzi o możliwości reakcji Rosji, jeżeli by Gruzja coś zrobiła. Nie sądzę, żeby Rosja nie przekalkulowała tej możliwości jakby zagrożenia ze strony gruzińskiej, którą ja oceniam na bardzo, bardzo, bardzo niewielką. Maciej, to pozwolę sobie troszeczkę ten wątek pociągnąć. Może być krótko, żebyśmy nie odbiegali mocno od tematu, aczkolwiek zawsze zostajemy przy tej Rosji. Jak popatrzymy na tę mapę, ja zawsze też studentom powtarzałem, patrzcie w obecnej chwili na basen Morza Czarnego, no bo wszędzie gdzieś tam wokół akwenów zawsze dla Rosji to jest ważne, co jest oczywiste, myślę, że nie czas i miejsce, aby to rozwijać. I teraz po wschodniej stronie mamy Gruzję, mamy Azerbejdżan z Armenią, wiemy jakie tam relacje jednak funkcjonują i jakie wpływy ma Rosja. I o czym niektórzy zapominają, zaraz zaczyna się Iran, zaczyna się Turcja. Czy tak bardzo w tym momencie będzie dziwiła aktywność Rosjan, jeśli chodzi, idąc trochę od końca, od najmniejszych kalibrów, aczkolwiek niekoniecznie, Cypr, Syria, Irak. Myślisz, że Rosja będzie w pewien sposób szła dalej? Nie mówię pod kątem militarnym, ale pod takim kątem
politycznego, gospodarczego i wszelkiego innego uzależnienia kolejnych podmiotów, bo może się okazać, że ta sytuacja, która ona bardzo zmienna, ale jednak relacje z Turcją, no wydaje się, że nie chcę powiedzieć, że w pewien sposób, że była oczywista, ale wcześniej czy później do tego dojść musiało. Czy według ciebie może to iść równolegle, czy jednak sytuacja, konflikt, wojna, która ma miejsce w Ukrainie, musi w pewien sposób się, jakkolwiek tego nie rozumiemy, trochę zamrozić, aby Rosja mogła odbudowywać swoje wpływy w innych regionach? No, zgodzę się z twoją tezą, że Rosja musi zamrozić ten konflikt przede wszystkim dlatego, żeby odbudować swoje siły zbrojne, które są jedynym elementem eksportowym Federacji Rosyjskiej, czyli to eksport tej projekcji siły. W tej chwili Rosja uwiązana w ten sposób, w taką wojnę, tak kompromitując swoje siły zbrojne pod tym względem, nie pokonując Ukraińców, chociaż tutaj trzeba przyznać, że się Rosjanie bardzo szybko adaptują i robią to o wiele szybciej niż państwa Zachodu i to, na to trzeba zwracać uwagę, ale jakby to jest oddzielna kwestia. To inną kwestią jest też zbudowanie takiego przeświadczenia wśród na przykład Ukraińców, że przegrali tą wojnę. Że przegrali tą wojnę, mimo że tak naprawdę na mapie tego tak nie widać. Ale można to w odpowiedni sposób zbudować, taką narrację, odpowiednie działania wojny informacyjne przeprowadzić i w stosunku do nas, czyli Zachodu i w stosunku do Ukraińców. Rzeczywiście Rosja i oczywiście w stosunku do własnego społeczeństwa, to jest też bardzo ważne, że Rosja wygrała tę wojnę. To spowoduje bardzo mocną degradację polityczną na Ukrainie. Tak przewiduję, że to się że wtedy wszystkie te złe duchy Ukraińcy, które zostały jakby zakopane na czas wojny, zostaną uruchomione i będzie pokazywanie swoich win i co się zrobiło, a co się nie zrobiło. A były takie sytuacje, bo były, no, bo w takiej agresji nigdy nie ma nic idealnie. Są miejsca, gdzie się udało, są obszary, gdzie się nie udało i to można odpowiednio interpretować i wyciągać w walce politycznej i tak to będzie miało miejsce, tak przewiduję. A w międzyczasie Rosja będzie budowała swoje wpływy odpowiednio manipulując zasobami i działaniami specjalnymi, operacyjnymi właśnie w stosunku do polityków, do elit gospodarczych ukraińskich, do firm, które będą odbudowywały Ukrainę przecież, żeby te swoje polityczne cele realizować, swoje wpływy rozszerzać. To miało takim mikroskopijnym wydaniu, ma miejsce w Gruzji, to ma oczywiście, jest produkowane i też jest realizowane w Mołdawii, tam też Rosjanie trenują nowe działania związane z inżynierią polityczną i działaniami specjalnymi. Jest bardzo dobry człowiek na czele całej organizacji, której ja nazwałem Naczelne Dowództwo Operacji Specjalnej, generał Dunin, który już nie jest zesłany na gubernatorstwo Tuły, tylko jest bezpośrednim doradcą Putina właśnie w tych kwestiach wojskowych. Notabene też organizował obronę tutaj tego kierunku kurskiego i koordynował te działania pomiędzy służbami wojskowymi, specjalnymi i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. No ta sytuacja i to, że Dunin razem z nieżyjącym generałem Sergunem, byłym szefem głównego zarządu, czyli tak zwanego GRU, i to w zasadzie oni byli twórcami tej wojny hybrydowej i oni dla Putina zdobyli Krym i tutaj część Donbasu, przez co stali się wrogami tak zwanego starego Arbatu i biznesmenów, więc zostali przez później podgryzani i Sergun zmarł na zawał, prawdopodobnie tak przynajmniej oficjalna wersja mówi, natomiast Dunin został zesłany przez Putina właśnie na wieloletnie gubernatorstwo obwodu tulskiego i dopiero gdzieś tam niedawno wrócił w łaski Putina. No to są też trzeba patrzeć, co się dzieje wewnątrz tej kwestii rosyjskiej. Kto wchodzi do gry, kto Putinowi doradza. Dunin jest tego typu osobą, że preferuje, a jest piekielnie inteligentnym i patriotą rosyjskim, który preferuje właśnie takie działanie bardzo wydajne. Gdzie trzeba użyć wojska, to używa w wystarczającej formie, jak to miało miejsce podczas działań na Krymie, ale preferuje właśnie takie męczenie, budowanie erozji właśnie
zgodnie z tą szkołą nieżyjącego generała Serguna, budowanie erozji danego państwa, gdzie w tą spróchniałą część wchodzą działania rosyjskie i układają te państwo zgodnie ze swoimi celami. No, to mamy przykład, tak jak wspominałeś, Gruzji, tutaj też mamy przykład to, co się dzieje w Mołdawii. Macieju, najpewniej godzin będą brakłoby pewne elementy, nawet te drobniejsze, opowiedzieć, ale musimy gdzieś dążyć do pewnego rodzaju podsumowania. No i takie trochę pytanie o pytanie, że tak się wyrażę. Czy takim podsumowaniem może być projekcja, jak to ładnie mówisz, aczkolwiek czy to, co wiemy, spełnia warunki, aby takiej projekcji dokonać, dotyczącej możliwości odbudowy potencjału i tak dalej i wyciągania pewnych wniosków, bo myślę, że możemy śmiało przyjąć, że Ukraina mimo przyjętego za przeproszeniem manta odrobiła ogromną lekcję i siły zbrojne i służby specjalne, siły specjalne i tak dalej są lepsze, mocniejsze i najpewniej kiedy nastąpi jakaś forma pokoju, nieważne w jakim kształcie i formie Ukraina będzie funkcjonować, na pewno będzie mocniejsza. Czy to samo będziemy mogli według ciebie powiedzieć za jakiś czas o Rosji i ewentualnie co jest wymagane, aby takie coś mogło mieć miejsce? Czy wystarczy zmiana dowództwa, czy jednak potrzebna jest jakaś zmiana mentalności, tak aby jednak przyniosło to no efekt? Bo przecież mówimy tak naprawdę o pewnej, tak jak wspomniałem, no odbudowie, zmianie, no to jest proces. Wspomniałeś o pewnych nazwiskach, o pewnych ruchach kadrowych. Mówisz, że niektóre z tych osób, zdaje się, użyłeś sformułowania piekielnie inteligentny, więc jak według ciebie będzie wyglądała i ta kwestia Ukrainy, ale przede wszystkim tego niedźwiedzia, który nie jak się okazało to te kuje albo miał sztuczną szczękę, albo trochę były ze słabego materiału i się stępiły. Wiesz co, to jest bardzo trudne stwierdzenie, co Ukraina, czy ona będzie na tyle silna, żeby się oprzeć, na tyle zbudowała państwo odporne. No to na pewno państwo, które już nie będzie państwem bratnim i tutaj pod tym względem budowanie ruskiego miru nie będzie to tym modus operandi, co Rosja robiła. Na pewno będą osłabiali tę Ukrainę na tyle, by gospodarczo ją uzależnić i tutaj bym widział, ale przede wszystkim Rosja nie gra o Ukrainę jako cel, jest tylko pewnego rodzaju legenda w stosunku do wymuszania ustępów na Zachodzie. To jest główny cel Rosji. Ukraina jest potrzebna Rosji o tych rzeczach, o których już wspominałem wcześniej, ale tak naprawdę Rosja musi się stać graczem. No i tutaj wracamy do początku. Staje się graczem, ponieważ o Rosji już rozmawiają tylko i wyłącznie we własnym gronie państwa, które tutaj wcześniej wymieniliśmy, czyli Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania. I to już jest Rosji sukces, że o Ukrainie rozmawiają oni bez samej Ukrainy i państw tutaj najbardziej bliskiej Rosji. Więc jeżeli to Rosja już widzi, to już jest jej sukces w tym działaniu. I czy to było ten motyw zaangażowania się w sprawy Korei Północnej, czy też inne miały jakieś czynniki, to nie, w tej chwili nie ma znaczenia. Czy Ukraina będzie w stanie opierać się właśnie takim działaniom rosyjskim, gdzie Rosja już jakby odseparowała Ukrainę od kwestii politycznych realizowanych na Zachodzie, no to będzie trudno. No, trzeba by się zastanowić w regionie, jak sobie z tym poradzić, ale Rosja też tu nie próżnuje, ponieważ robi tu duże zamieszanie. Ma Węgry, ma Słowację, buduje antagonizmy pomiędzy państwami, jak no, między nami, prawda? Bo tak jest to też realizowane przez rosyjskie działania w wojnie informacyjnej, na co Ukraińcy im się łapiemy, bo nie mamy odpowiednich struktur, które by temu zapobiegały. A zapobieganie jest nie to, że zwalczanie, ale przede wszystkim budowanie świadomości tych zagrożeń, bo państwa demokratyczne mogą się bronić przeciwko państwami totalitarnymi, wykorzystującymi wojny informacyjne, tylko właśnie poprzez budowę świadomości. To jest nasza najlepsza odporność, którą im będzie bardzo ciężko przezwyciężyć, o ile jest zbudowana w bardzo dobrze, rozsądny, przemyślany sposób. Rosja dąży do tego, żeby tak naprawdę być rozgrywającym i rozmawiającym z wielkimi i ponad tymi mniejszymi
i wyciągania swoich profitów od tych mniejszych ze względu na to, że jest bliżej. Im ona się szybciej dogaduje z tymi większymi niż ci mniejsi są postrzegani, akceptowani ich rola, ich cele polityczne przez tych większych. No, tak ogólnie rzecz biorąc, Rosja widzi ten świat. Jak można zobaczyć, wcale nie bez podstawy, więc tutaj ta wojna tak naprawdę jest takim większym elementem tej całej rosyjskiej układanki, którą prowadzi Putin i w zasadzie całe otoczenie Kremlu. Jeszcze jedna tylko kwestia związana z, czy ta wojna wzmocniła Rosję, czy nie, bo mi też pytałeś w tym wątku. No, jak patrząc na Rosję, to ona przede wszystkim wzmocniła się wewnętrznie, skonsolidowała wobec zagrożenia, co nie było takie pewne przecież jeszcze przed wojną, gdzie była ta opozycja związanego z Nawalnym, gdzie część rosyjskich elit mogłaby chcieć postawić na Nawalnego i żeby on był tą marką, z którą można się z Zachodem dogadać. Putin na to nie pozwolił, zwabił Nawalnego do Rosji, uwięził, a teraz zabił, żeby nie było żadnych alternatyw. Więc to jednocześnie pozbył się części niewydajnej elity, która rządziła na Kremlu razem z nim. Wrócili ci najbardziej właśnie wierni, najbardziej tacy wydajni w tych procesach, przed którą Rosja sama się postawiła, ale też wymaga tego właśnie ta gra z tymi wszystkimi wielkimi. No, jeżeli chodzi o regiony, gdzie są straty ludzkie, to jeśli popatrzysz, to przecież tam transfer tej gotówki w ramach brania tych ochotników do armii, ale też odszkodowań, które są wypłacane i Rosja o to dba, i Kreml o to dba, żeby żaden rubel nie przepadł gdzieś po drodze, żeby to było widać, że zabieramy wam ludzi, ale też płacimy za to, nawet jak zginął. Oczywiście Rosja ponosi ogromne koszty z tym związane, ale jest w stanie to prowadzić w stosunku do tego, co może Ukraina wobec niej. Więc tak naprawdę to wszystko się wzmocniło. Oczywiście Rosja ma masę jeszcze problemów do rozwiązania i tutaj jak będziemy jej przeszkadzać, to tym im dłużej będzie się z tymi problemami zmagać, tym będzie dla nas lepiej. Natomiast Rosja sukcesywnie, krok po kroku realizuje swoje przedsięwzięcia, może nie spektakularnie i trudno nam zauważalnie, ale jeśli to popatrzymy to z perspektywy czasu i popatrzymy na niektóre obszary, gdzie im nie wyszło i co poszło do góry w ich możliwościach prowadzenia tak zwanej wojny zrównoważonej, bo ja to nazywam wojną zrównoważoną, która można scharakteryzować tym, że używasz tyle zasobów, które pozwalają wydatnie degradować możliwości przeciwnika przy niedegradowaniu własnych możliwości. Przecież Rosja mogłaby pokonać militarnie Ukrainę, jakby zmobilizowała wszystkie swoje siły zbrojne, wypowiedziała wojny, po prostu zadeptałaby Ukraińców pod samą granicę polską, ale jakim kosztem gospodarczym, społecznym i militarnym? Na pewno bardzo dużym i musiałaby się pewnie dekady zbierać do sytuacji wyjściowej. Natomiast tutaj ta wojna powoduje, że po odetchnięciu od Ukrainy może w 2-3 lata odbudować swoje siły zbrojne do systemu zagrażającemu tutaj naszym kwestiom bezpieczeństwa. Więc Rosja tak, Rosja uczy się, zdobywa doświadczenie, rozwija się i potrafi grać na bardzo dużym ryzyku. Musimy o tym pamiętać, gdyż no, to jest przeciwnik, którego ja na przykład ja badam i szanuję i staram się znaleźć i dobre i złe strony, żeby wiedzieć jak się przed Rosją uchronić, co w swoich różnych analizach i w patrzeniu na Rosję przekazuję i u Ciebie w programie, podcaście, ale też na swoim kanale X. Chyba mamy właściwe flow, bo myślimy o tych samych kwestiach i już mówię o co chodzi. Wspomniałeś przed chwilą o budowaniu świadomości. Tu mamy taki trochę mały paradoks, bo żeby zbudować tą świadomość, to też trzeba mieć świadomość pewnej luki, nazwijmy to na razie, kompetencyjnej. Wspomniałeś o czymś oczywistym, ale jak się okazuje nie dla wszystkich, czyli o zderzeniu demokratycznych państw prawa z dyktaturami. I tutaj ta świadomość i jej budowanie jest bardzo ważna. I o tym właśnie też chciałem wspomnieć, że i twoja działalność, i to, że przyjmujesz po raz kolejny zaproszenie do naszego programu i pojawiasz się w podcaście Na Celowniku, za co bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim w imieniu własnym, ale myślę, że słuchaczy też. A jeżeli część tego nie docenia, to ja dziękuję, bo myślę, że ten pozytywny wpływ jest. I nie chodzi o to, aby wszyscy tak samo myśleli,
bądź tym bardziej mieli światopogląd, tak? Bo z tym światopoglądem oczywiście staramy się nie dzielić, bo nie w tym rzecz. Ale to, co teraz wszystko mówiłeś, jakbyśmy mieli też przenieść na polskie podwórko, bo można śmiało wyciągnąć wniosek i mam nadzieję, że wielu słuchaczy tak zrobiło, że oddziaływanie na Polskę nie musi odbywać się też w sposób bezpośredni. Wspomniałeś dość oczywisty przykład, jakim są Węgry, ale też i Słowacja i pewnie za chwilę parę innych państw, czy miejsc, czy regionów, z którymi będzie jakiś problem, tak? No, Serbia też w dość specyficzny sposób lawiruje ostatnio. Powiedziałeś, że musimy mieć pewien aparat, potencjał, który pomoże przed tym się bronić, tylko on, no wydaje się, i to jest chyba słowo w cudzysłowie, że nie może się skupiać tylko na nas samych, bo musimy pamiętać, że istniejemy w tym sojuszu i jeżeli nie będziemy też dbali o naszych sojuszników, to wcześniej czy później pewien problem, pewne negatywne bodźce mogą przyjść z mniej lub bardziej oczywistych kierunków, ale jednak tych naszych, tak znowu w cudzysłowie, bo sojuszniczych. Co możemy na szybko zrobić, tak żebyśmy mogli też podsumować trochę tą rozmowę, żebyśmy my jako Polska, jako państwo, jako społeczeństwo byli bezpieczniejsi, poza tą oczywistą oczywistością, jaką jest budowanie świadomości i tej właściwej świadomości, tak? Bo łatwo niestety, ale też ulegamy no, manipulacjom, zwłaszcza rosyjskim, ale nie tylko. Ja przede wszystkim myślę, że musimy zmienić naszą metodologię myślenia dotyczącą Rosjan i przestać być reaktywni na działania rosyjskie, a być proaktywnym. Zmienić też nasze funkcjonowanie naszych instytucji, czy wywiadowczych, czy kontrwywiadowczych, na te, które już nie tylko zbierają informacje i analizują, ale też, tak jak robią to Ukraińcy, są organizacjami, które prowadzą działania ofensywne. Ja już nie mówię o działaniach ofensywnych w stylu to, co robią Ukraińcy, bo są w trakcie wojny, ale właśnie kwestia walki informacyjnej, kwestia budowania zasobów, które by druga strona by wiedziała, że zostałyby użyte przeciwko niej, jeżeli by nastąpiła fizyczna agresja na nasz kraj czy naszych sojuszników. Więc budowanie tego typu zasobów, które są, jak sam wiesz, kosztownym i mozolnym procesem, który dane państwo musi wykonać i mieć odpowiedni do tego potencjał i intelektualny, i finansowy, i technologiczny. No to byłby takie kwestie, które trzeba by zbudować tak samo ważne jak budowanie i sprowadzanie czołgów czy systemów przeciwlotniczych. Bo one są bardzo potrzebne, żeby ten potencjał fizyczny też był na tyle duży i odstraszający. Ale tak naprawdę Rosja się szykuje z nami do wojny właśnie w tych obszarach, gdzie mamy najwięcej deficytów i gdzie mamy najmniej zaufania, bo do pracy naszych służb specjalnych czy instytucji, które się zajmują takim bezpieczeństwem nienamacalnym dla zwykłego obywatela, jest najmniejsza świadomość wśród nas, wśród obywateli, którzy patrzą na to wszystko. My może jesteśmy i ty jesteśmy bardziej wrażliwi na to, bo jakby znamy się na tych elementach i widzimy to. Natomiast żeby to przekonać polityka, który nie zna się, albo przekonać zwykłego Kowalskiego, który ma prozę życia i też nie jest w stanie ogarniać tych wszystkich rzeczy, a tak naprawdę w tym nowoczesnym świecie ogarniętym technologią właśnie te działania w takich domenach niewidocznych są najbardziej wydajne, o ile są prowadzone w swój odpowiedni sposób i mają odpowiednie warunki do przeprowadzenia. Sam dobrze o tym wiesz. Więc moim takim przesłaniem, oprócz tej budowania świadomości, jeszcze to jest budowanie instytucjonalne systemów państwowych, które by posiadały zasoby, i które Rosja musiałaby po prostu wkalkulowywać w ten proces jak gdyby oddziaływania na nas, że jeżeli ona będzie na nas oddziaływała, to też są metody i też są zasoby w tym państwie, które będą realizowane w stosunku do niej. Czy to będzie bolało ją, czy nie, trudno ocenić. Nie wiem, jakie są nasze możliwości. Nie rozmawiamy o tym. Natomiast musimy budować oprócz tych realnych także taką informacyjną świadomość, że coś takiego planujemy, coś takiego robimy, że jeżeli Rosja nas zaatakuje, to będziemy używać wszelkich dostępnych nam środków bez opatrzenia się na inne osoby, bo musimy, żeby być wiarygodnym w stosunku do Rosji, musimy być wiarygodni, jeżeli chodzi o budowę eskalacji. Jeżeli ona nas atakuje, my musimy też tak samo eskalować albo wyżej nawet grać i ona musi o tym wiedzieć i musi też wiedzieć, że my to zrobimy niezależnie od naszych relacji sojuszniczych i nasi sojusznicy też muszą wiedzieć, że my mamy takie możliwości eskalacyjne, natomiast z drugiej strony sojusznicy muszą nam
ufać na tyle, wiedząc jakie mamy rozeznanie w stosunku do naszego przeciwnika, że będziemy tą eskalację używać w odpowiednim wymiarze. Z jednej strony być przewidywalnym dla sojuszników, a z drugiej strony być nieprzewidywalnym swojej przewidywalności dla przeciwników. I to jest chyba clue walki z rosyjską projekcją agresji w naszą stronę. Jeśli mogę na koniec, to taki mały manifest bym tutaj wygłosił, bardzo krótki, ale jednak. Bezpieczeństwo jest nierozerwalnie związane z dwoma parametrami, które też są nierozerwalne, czyli przetrwanie i rozwój. I może tutaj mały apel właśnie do polityków pod każdym kątem, nie tylko też tej dziedziny naukowej, która również dzisiaj nas, Maciej, łączy, ale każdej. Jeśli będzie rozwój, będziemy aktywni, będziemy wynalazcami, będziemy dobrze badać i wyciągać z tego wnioski, to będziemy też bezpieczniejsi. Nie wiem, czy do mojego apelu się dołączasz, ale ja zdecydowanie chciałem go wygłosić. Dołączam się z całą rozciągłością. Dziękuję. Panie pułkowniku, bardzo serdecznie dziękuję za nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Mam również nadzieję, że nie tylko dawaliśmy odpowiedzi, ale przede wszystkim pytania, na które odpowiedzi sami już słuchacze będą mogli szukać, tym samym podnosząc własne umiejętności w wyciąganiu samodzielnych, a nie tylko tych podsuniętych wniosków. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem był podpułkownik Maciej Korowaj, oficer rezerwy wywiadu wojskowego, a dzisiaj pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję Macieju raz jeszcze. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Twoja pomoc dla powodzian to teraz reklama w podcaście Na Celowniku. Zachęcamy wszystkie osoby i firmy do pomagania potrzebującym. Każdy wasz datek, finansowy, rzeczowy czy organizacyjny, na jakąkolwiek zbiórkę oddolną, NGO, szpital, szkołę, fundację czy schronisko dla zwierząt, na rzecz poszkodowanych i potrzebujących, wynagradzamy wspomnieniem o was na początku i końcu każdego premierowego odcinka podcastu Na Celowniku, co najmniej przez wrzesień i październik 2024 roku. Pomocy udzielili Fundacja i Ośrodek Szkolenia Combat Alert, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa, Beata Weidemann, anonimowi darczyńcy i wolontariusze. Zachęcamy także do wsparcia zbiórki na rzecz młyńskiej rodziny, szczegóły w opisie odcinka. Dziękujemy. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/ Na Celowniku.